Dla jednych radość, dla innych klęska. Na ulicach i placach pojawił się pierwszy tegoroczny przebłysk zimy. Zrobiło się dzięki opadowi śniegu nieco jaśniej, ale wczorajszy marznący deszcz sprawił, że niejednemu cierpła skóra. Było naprawdę ślisko, zarówno na jezdniach, jak i na chodnikach. Dla kierowców czwartek nie był łaskawy, tylko w ciągu tego jednego dnia w województwie podlaskim odnotowano 112 kolizji, poinformował Tomasz Krupa, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Suwalskie jezdnie są w nie najgorszym stanie. Wszystkie są oczywiście przejezdne, ale w wielu miejscach jest dość ślisko, więc warto zachować za kierownicą szczególną ostrożność. Wzmożona uwaga zalecana jest również dla pieszych, bowiem zdarzają się miejsca ledwie tknięte piaskiem, a upadek może skończyć się kontuzją i koniecznością wizyty w szpitalu, który i tak ma ogrom pracy w związku z panującą pandemią. Bądźmy zatem uważni, ostrożni i przede wszystkim rozsądni, dla własnego dobra. W końcu za 2 tygodnie święta, które lepiej spędzić w domu niż w samotności i na szpitalnym łóżku.